Siema, z tej strony X-Ready, aktualnie znajdujemy się na serwerze Dragon's Rivale. Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. Piszcie w komentarzu swoje niki, ponieważ co 25 lajków losujemy frienda na zbliżającą się edycję XDMC. I na Discordzie macie informacje po prostu, że na 200 lajków udostępniamy datę startu zbliżającej się edycji Mega Drop 1.8, wyczekiwany najbardziej. Ciągle każdy pisze Fred, kiedy edycja i tak dalej, to oczywiście podajcie na Discorda i tam będziecie wiedzieli. I ja w dzisiejszym odcinku pakuję się, szanowni państwo, do Envy. Patrzcie, bo ja sobie rękopca pozwolę sobie zjeść. Słowek, dobiereczka. No tutaj to różnie, tak? O. No, no i na TikToku są takie lagi. W tym endzie, patrzcie to. Patrzcie, jakie są lagi. Widzowie. Tu się nie da się grać w tym endzie dzisiaj. Może ja go zmieszę, bo nie. Przecież patrzcie, jakie są lagi. Dzisiaj nie da się nic zrobić. Może dźwięki mi się zrobił. O, zabiłem plus 86. Przecież jak tu kogoś zrzucicie, to on od razu ginie. Ja nawet nie wiem, jak mam tutaj zrobić cokolwiek. O, ja tutaj biję kogoś i mam nadzieję, że kogoś zrzucę, bo są takie lagi. O, no dalej lecę tą granicę. Słuchajcie. Ojej, na te schody to też mogę wejść. No tu fajnie, fajnie, fajnie. A tu dużo ludzi na tym antyknoku siedzi. Ej, polizałem. Dobra, trzeba go ze zwykłego miecza walić. Plus 182, nie? Fajnie, fajnie. Nie, no ja schodzę z tych schodów, bo patrzcie, dużo ludzi na TikToku. Może jakiś administrator będzie oglądał ten film i zbaduje ludzi. Tych grających nieuczciwie, tak? Ja nie wiem, jak można czytować. Czytują to słabi ludzie, co mają, co gubili w szkole, tak? Jak ktoś mi napisał w komentarzu, że czytują, bo pewnie mnie w szkole biją, nie? Fałszywe spostrzeżenie, stary. No dalej. Przecież tu jak są takie lagi, to gościa leży i nawet nie wiesz, którą stroną odleci, nie? Więc nie wiem, co jest lepsze, pójść na te parki po prostu, czy jak to wygląda. Ta zupka chińska, czy jak on ma. Może zaraz rzucimy tutaj kogoś, bo widzicie, lejecie kogoś, on od dnia odlatuje, to są takie lagi. I nie wiesz, czy gość ma po prostu antyknoka, czy po prostu ten serwer jest taki słaby, nie? Na przykład ten dupka, to nie wiesz, że nie ma zmniejszonego jakiegoś knoka, nie? Albo ten. O, poleciał do dziury, na pewno będzie killek, nie? Nie wierzę w to, że nie. Ten 1600 punktów. O. Lecisz, lecisz, kurde, cofnęło mnie. Tak to byłby martwy. Nie no, z nimi się nawet nie chcę bić, muszę iść tutaj. Żeby mieć po prostu łatwo ich do zrzucenia. A ten to co? Dalej, dalej, stary. Ile mam punktów? 1114, fajnie. Ale tu dużo ludzi jest. Ale tutaj są sami na antyknoku, tu nawet się nie opłaca chodzić, jak nie macie cheatów. Ale polecam, jak ktoś chce się pobić i na cheatach, to wbijajcie właśnie do endu, nie? Bo widzicie, jak tylko jest łatwo zabić. Plus 182. Dalej, spadaj maskę. A ten czwóra? A, czwóra też na cheatach. Dobra, efekty. Trzeba efekty odświeżyć. Ten wampirek. Dobra, tego czwóra walę po prostu ze zwykłej kilaury. Może ktoś poliźnie zaraz. Ej, ginę, ginę! No nie, i umarłem. Ale są takie lagi. Nawet się odwrócić nie mogę. Na spawnie jest 10 TPS-ów. Ja stąd uciekam i będę schodził na te parki, bo tego się nie da. End byłby dobry, jeżeli nie byłoby takich lagów, nie? Więc teraz sobie pójdziemy zobaczyć tutaj. Na te pareczki, zobaczymy, jak tam pójdzie. On też ma cheaty, szanowni państwo, kto wygra? Ja nie wiem, skąd ten ziomeczek wiedział, że od razu, że cheater, nie? O, plus 115, wygrał lepszy cheater, no cóż, panie Kinuś. Ja mogę być konfidentem admin, nie? Jeżeli oglądacie ten materiał, ja mogę dać na każdego gościa stopki jakiś dowód, że mają cheaty, bądź jakieś konto, multikonto, nie? Naprawdę, przecież... To jest takie łatwe, jak co nie będę oszukiwał, nie? A ten co, zjadł? Nie, no nie zjadł, myślałem. Panie Karp, bardzo mi przykro, że musisz zostać zamordowany. Przykra sprawa, nie? Ale grając na Dragonie liczysz się z tym czymś takim, że po prostu ktoś na te parce będzie na cheatach. No niestety. Nie jest to najlepszy serwer XDM, gdzie po prostu tam cheaterów nie ma. Bo tam po prostu wejdziesz, chwilę, moment i masz bana, tak? I może jeszcze na koniec wejdziemy sobie do endu, jak będzie materiał się kończył, ale zobaczymy.
Jak on to przeżył? Kurczę blade. On ze dwa refy, dobra. Lecę w niego. O, on będzie chciał uciekać, ponieważ ja zjadłem refa więcej. Dobra, teraz ja muszę sobie zjeść. O, bo to jest tak, że wygrywa ten, co zjadł jakby refa, wiecie o co chodzi. No i umarł. Jak mi szkoda, stary panie Basim. Ja nie wiem, ale tak mi sprawia radość. Czytowanie na dragonie. Wam też pewnie. Ci ludzie są tak bezradni, a ten serwer jest tak słaby, że to się nawet w głowie nie mieści, nie? O, on ma 647 punktów. Bliźnie? Nie no, udało mu się zjeść. Dobra, mi też się udało zjeść. Gdy zjadł refa, też to wiem, żeby nie było za rożę, że umrę. Gin, stary, giniesz. Nie ma miejsca takich jak ty na te pareczce. Wygrywa lepszy, muszę ci powiedzieć. Emeraldy sobie wezmę, bo emeraldy zawsze się przydadzą. Muszę je przyciągnąć. O, trochę przyciągnąłem. Rozjem sobie refa. Jeszcze wejdziemy na dwie te parki, po czym idziemy, szanowni państwo, gorąco bestia 69. Wdepnąłem się z gorącą bestią, widzowie. Cheater? Czy też nie? Chyba nie. Dobra, jem sobie refa. Ale on też jakoś tak dziwnie się bije. Ja mi dwa refy zostały, się nie dobrałem chyba. Dobra, plus 115. Jak mi szkoda, stary. Gorąca bestia. Poćwicz. Stary, ty musisz iść na naukę grania w Minecrafta do X-Frediego. Schowek. Możecie też dawać znać w komentarzu, jakie znacie serwery, gdzie, na jakich można poczytować. Oprócz Dragona. Bo ja nie wiem, jakie tam są jeszcze serwery, jakieś mega drobi z IHC. Bo te serwery Blazing Pack to jeszcze jakby można powiedzieć nie istnieją. Zmienię sobie H, bo to jakoś mało ludzi jest. O, na jedynce na pewno ktoś się znajdzie na tę pareczkę. Dobra, cyk. Dobra, on już je, on serefa już je na starcie. Też będzie miał cheaty czy nie? Ale on dobrze kombinuje, ziomeczek. No nie, jednak nie ma cheatów, tylko po prostu uciekał przede mną. Dalej, stary. I tak nie dostanę bana. Nie wiem, mi szkoda tych ludzi, nie? Co myślą, że w ogóle można bana dostać na tym serwerze. Że grałem jakiśkolwiek na czatach, nawet adminów nie ma. Tu admini to robią za karę, że muszą adminować na takim słabym serwerze, nie? To jest dla nich kara. Dobra, jemy sobie refa. Schowek, dobieramy się błyskawicznie. Ja koksy nie mam w ogóle? Czy mam tylko, jakby tutaj piszę? O, mam, dobra, ostatnia ta pareczka. I pakujemy się do endu. Pakuję walizę, tak. I ale, ale mały. Czy to ten? Nie no, tepnąłem się z jakimś noobem. A on miał z 3000 rankingu. Ja chcę jeszcze raz jednego takiego wysnajpić, co ma topkę, nie? Przecież ja mu chcę zniszczyć cały dorobek edycji. Bo tutaj admin nawet backupa nie umiem oddać, bo nawet nie mają takiego systemu. 1359 punktów. Pójdę zaraz do endu i wydaje mi się, że nawet byłoby topkę w stanie bić. I z kim się tepnąłem? Obejście. On ma podobnie rankingu jak ja, tylko mam troszkę więcej. No, plus 53. Ostatnia teparka, ale obiecuję, ostatnia tepareczka. Pakujemy się do endu. Pozabijam parę osób, tylko są tam takie lagi. No, twoja matka na Facebooku pisze, że wiecie jak jest. O, 1359. Jeżeli wam ten, to polecam wam się spakować na antyknoku do...